Karolina Kudłacz-Gloc, kapitan reprezentacji Polski. Karolina, powiedz, jak z pozycji kapitana zespołu oceniasz waszą grę, bardzo dobrą, sądząc po wynikach, bo nie było transmisji, w Rumunii? No, sam oceniłaś ją. To rzeczywiście bardzo fajnie grałyśmy, konsekwentnie, z polotem, z radością, na bardzo wysokim poziomie i to było bardzo miłe, sympatyczne i naprawdę sprawiało bardzo dużą radość, bo wygrać 10–11 bramkami z faworytem do zdobycia Mistrzostwa Świata to już na pewno coś znaczy. Niemniej, szczerze mówiąc, nie patrzyłabym zupełnie pod tym kątem, bo to jest turniej przed imprezą główną, tacy faworyci jakoś tam pewnie się i oszczędzają, zawodniczki też do końca nie grają na 100% i na Mistrzostwach Świata na pewno nie będzie takiej sytuacji, tym bardziej, że zespoły się przygotowują również i pod nas. Także tutaj te wyniki bardzo brałabym z taką łagodną poprawką i nie oceniała na przykładzie tego wyniku. Ale wygrać zawsze w Rumunii z Rumunią, to jednak ten wynik jest jednak wartościowy, bo nie sądzę, prawda, i nikt nie sądzi, że Rumunki sobie tak lekko, łatwo i przyjemnie podeszły, zwłaszcza, że być może jeżeli tak było, to w trakcie meczu widziały, że muszą się mocno sprężyć. Na pewno tak, tylko co tak naprawdę daje nam wygrana z tą Rumunią podczas turnieju? Jedyne to, że wygrałyśmy turniej, a to nie jest na chwilę obecną naszym celem i impreza przed nami, dlatego poczekajmy, zobaczymy, co będzie. Spokojnie mamy swoje cele, które chyba w tym roku nie są nigdy tak proste do sformułowania. A ty widzisz właśnie, że te koleżanki już, wy jako ten zespół taki już, użyję takiego słowa, mężniejecie, w sensie w walce, żeby te najbliższe mecze na mundialu, że ten mecz, który był, właśnie ten turniej, który był, i mecze ze Słowacją już wam dużo dały, jeśli chodzi o taką pewność siebie na boisku? Na pewno tak. Na pewno ten turniej był na tyle ważny, że pozwolił pokazać, jak daleko jesteśmy, czy daleko, czy blisko, czy z przodu przy tych najlepszych zespołach, bo do tej pory grałyśmy ze słabymi przeciwnikami. Rosja, jedyny przeciwnik, z którym niestety sobie nie potrafiłyśmy poradzić. I to był taki duży znak zapytania, jak to będzie z takim przeciwnikiem rutynowanym, nie powiedzieć faworytem, więc odpowiedź mamy, może potrafimy, możemy, jak walczymy, jak gramy przede wszystkim zespołowo, bo w tym tkwi nasza siła i to trzeba po prostu teraz powtórzyć, co nie jest rzeczą łatwą. A już rozpoczęła się analiza tych rywali z grupy Mistrzostw Świata? Nie, jeszcze nie. I kiedy to będzie? W sumie jak tutaj pierwszy na początek zespół pod tytułem Szwecja, jak według ciebie ten rywal się prezentuje? Kiedy to będzie, to chyba pytanie nie do mnie, bo jestem tylko zawodniczką, więc wykonuję plan wedle jaki będzie podany, ale na pewno wiele zawodniczek z nas zna zespół Szwecji, wie, jak ta gra wygląda, jakie są zawodniczki, jakie są ich mocne strony, bo spotykamy się na co dzień i to nie jest żadną tajemnicą, więc na pewno taki ogólny obraz już mamy, każdy z nas ma, więc taka szczegółowa analiza na pewno będzie w najbliższym czasie. A ciebie tak zapytam też, kapitana i zawodniczkę, jaki wynik by satysfakcjonował, jeżeli mówimy o całości Mistrzostw Świata? Tak jak powiedziałam i mówię to bardzo szczerze, że jeszcze nigdy nie było tak łatwo zanalizować i przedstawić własne cele. Naszym głównym celem jest i uważam od razu dużym osiągnięciem tego zespołu będzie wyjście z grupy. I na koniec możemy zaprosić kibiców, jeżeli nie bezpośrednio do hali Bietigheim, to przynajmniej przed telewizory TVP będzie transmitowała wszystkie mecze Polek i także wybrane mecze z innych grup. No na pewno ten turniej pokazał, jak doping jest ważny i jak podnosi na duchu, dodaje skrzydeł. Naprawdę mieliśmy wspaniałe wsparcie Wojska Polskiego w Rumunii i byli najgłośniejsi mimo nielicznych grupy osób. Naprawdę zapraszam chętnie wszystkich do Bietigheim. Oczywiście, że fajnie jest słyszeć na hali swoich kibiców. Jeżeli nie, to przed telewizorami. Mi się wydaje, że Polaków nie trzeba zachęcać do tego. My będziemy na pewno robiły wiele, żeby zachęcić ich, żeby przeżywali takie emocje jak my i wydaje mi się, że przez ostatnie lata tego dostarczaliśmy i to się chyba nie zmieni. Dziękuję bardzo.